Powstanie Warszawskie. 63 dni chwały i heroicznej walki. 2 sierpnia. Środa. Do Londynu docierają depesze o wybuchu powstania w Warszawie. Powstańcy opanowują Stare Miasto. W ich rękach znalazł się m.in. gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Opanowana zostaje elektrownia na Powiślu i Poczta Główna. Niemcy rozpoczynają mordowanie ludności cywilnej w stolicy. Rozstrzelanych zostaje m.in. około 600 osób w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Kilkadziesiąt osób, w tym duchowni, ginie w domu jezuitów przy tej samej ulicy. W szpitalu polowym umiera Krystyna Krachelska, postrzelona pierwszego dnia powstania podczas udzielania pomocy rannemu koledze. To właśnie jej twarz ma ustawiona nad Wisłą warszawska syrenka, czyli symbol stolicy. Krachelska jest też autorką piosenki Hej chłopcy, bagnet na broni.